tym roku rekordowo dużo, bo aż 81 par z gminy Sędziszów Małopolski zostało odznaczonych medalem za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 21 czerwca w hotelu Senator w Olchowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim pod przewodnictwem księdza Krzysztofa Gaca. Dziś przypomina się, że zawarcie sakramentu małżeństwa to coś o wiele więcej niż zalegalizowanie bycia razem na zasadach tego świata. To wejście małżonków w wyjątkową komunię ze sobą i z Chrystusem. Dobre małżeństwa, trwałe rodziny to skarb. Podczas Eucharystii jubilaci odnowili przysięgę, którą złożyli sobie ponad 50 lat temu. Podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Drodzy małżonkowie, czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Kolejna część uroczystości Złotych Godów odbyła się w hotelu Senator w Olchowej. Tam burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć wręczył bohaterom wydarzenia medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W sumie otrzymało je 81 par z terenu gminy. Podczas uroczystości obecnych było 70 z nich. Z pewnością w ciągu tych długich lat było wiele radosnych i pięknych dni. Były też pewno dni smutne, przykre, być może nawet tragiczne. Każdy dzień waszego życia to bogata i piękna karta historii waszej rodziny, ale i naszej gminy. Bo właśnie tutaj, drodzy państwo, spędziliście swoje najpiękniejsze lata. Teraz możecie podsumować swoje ponad 50-letnie wysiłki i stwierdzić, iż nie poszły na marne. Że daliście z siebie wiele rodzinie, państwu i naszemu społeczeństwu. Medal z rąk burmistrza odebrali babiarz Stanisław i Helena, baran Jan i Anna, basara Bronisław i Krystyna, bednarz Stanisław i Helena, bielak Stanisław i Józefa, bryk Józef i Maria, bykowski Mieczysław i Zofia, cabaj Aleksander i Maria, chłopek Mieczysław i Stanisława, czapka Jan i Helena, darłak Franciszek i Maria, drost Bogusław i Elżbieta, drost Stanisław i Aleksandra, idzior Aleksander i Maria, Ignaz Stanisław i Zofia, jałowiec Józef i Krystyna, jaworek Józef i Helena, kisiel Stanisław i Balbina, kloc Stefan i Anna, kot Julian i Teresa, koza Franciszek i Maria, kubik Edward i Józefa, kubik Władysław i Józefa, kuraś Kazimierz i Czesława, kwaśniak Edward i Janina, łagowski Stanisław i Kazimiera, maciołek Czesław i Maria, magdoń Czesław i Władysława, Majka Jan i Stefania, Marciniec Kazimierz i Maria, Maś Piotr i Stefania, Mazek Kazimierz i Maria, Medygrał Stanisław i Krystyna, Miś Jan i Janina, Mita Aleksander i Irena, Motyka Józef i Maria, Ochał Emil i Danuta, Oleś Stefan i Aniela, Orzech Jan i Janina, Pająk Marian i Danuta, Pazdan Jan i Bronisława, Pazdan Józef i Janina, Przybek Jan i Danuta, Przydział Jan i Czesława, Rataj Jan i Stanisława,
Rojek Edward i Teresa. Rojek Stanisław i Alicja. Róg Mieczysław i Maria. Rój Leszek i Bogusława. Różański Antoni i Zofia. Siwiec Emil i Janina. Siwiec Jan i Józefa. Sroka Bolesław i Maria. Stecz Stanisław i Władysława. Strzępka Stanisław i Maria. Sulisz Felix i Maria. Szeliga Czesław i Władysława. Szeliga Kazimierz i Maria. Świniuch Tadeusz i Józefa. Tomaszewski Kazimierz i Danuta. Toton Edward i Maria. Toton Józef i Teresa. Szczepanik Jan i Marianna. Wojnowski Julian i Krystyna. Wytrwał Władysław i Krystyna. Zawisza Józef i Helena. Zajor Edward i Józefa. Zięba Eugeniusz i Genofefa. Żuczek Ryszard i Łucja. Nieobecnym parom medal zostanie przyznany w późniejszym terminie. Otrzymają go Birkowski Antoni i Michalina, Chorąży Adam i Danuta, Ciepiela Henryk i Krystyna, Denko Stanisław i Maria, Janowski Kazimierz i Maria, Kułak Władysław i Elżbieta, Kozak Ludwik i Elżbieta, Pryczek Michał i Helena, Stręg Czesław i Kinga, Szczęch Kazimierz i Krystyna, Szczęch Tadeusz i Władysława, Walczyk Stanisław i Helena.
Uroczystość uświetnił występ kapeli podwórkowej Paka Sędzisza oraz grupy wokalnej Sędziszowskich Rochów. Dla jubilatów podczas uroczystości ponownie zabrzmiał marsz Mendelsona. Były też kwiaty i toast. Niech żyją, żyją nam. Sola, sola, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Żeby właśnie zdrowia, szczęścia, pomyślności, tego życzymy właśnie. Stola, 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 niechaj żyją nam. Stola, 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 niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. W tym uroczystym i wzruszającym dniu świętującym parom towarzyszyło wielu zaproszonych gości. Nie zabrakło gratulacji i życzeń. Wszystkiego najlepszego i przede wszystkim jeszcze wielu, wielu lat w zdrowiu. To zdrowie jest najważniejsze. Starałem się dzisiaj wszystkim Państwu tego zdrowia życzyć. Będzie zdrowie, to myślę, będzie się jakoś wszystko układało. Będzie zgoda, to będzie wszystko. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Gratulacje. Składam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości, pomyślności i błogosławieństwa Bożego. Miłość, wierność i uczciwość małżeńska, a poza tym zrozumienie i wsparcie. Jaka według jubilatów jest recepta na udane małżeństwo? Możemy powiedzieć, że chyba zgoda, miłość, no i jakaś, no to przede wszystkim, no rodzina, w którą myśmy w rodzinę zainwestowali, no i chyba to wszystko. No i życie w spokoju, w naturze, tak mi się wydaje. Ja to bym powiedział, że dużo dzieci nas trzyma, bo mamy 8, no i wnuków 22, 2 prawnuki. No to tak, to wszystko. Nie mamy czasu na nic, bo zawsze ktoś jest. Jak nie wnuki, to dzieci, to no także bez przerwy tak. Mamy zajęcie. Tak, i to chyba dom, tak nas trzyma. Przez dom przewija się nam codziennie, sami mieszkamy, ale przewija się wiele gości, wnuków i ciągle są uroczystości rodzinne, które tak od czasu do czasu i to tak od uroczystości do uroczystości i to nas cieszy. I myślę, że wszystkich też. Trzeba mieć chęci, najwięcej chęci, żeby po prostu jakoś wspólnie dogadywać się ze wszystkim, żeby być tolerancyjnym. No trudno mi powiedzieć, co jakoś nam się udało. Jakoś nam się udało, a to mówię właśnie z tej prostej przyczyny, że my jesteśmy starej daty, wszyscy. I my jesteśmy nauczeni, że jak się coś nam psuje, to naprawiamy. A nie wymieniamy na nowe i w małżeństwie to samo. Bo to różnie jest w życiu, tak? 50 lat przeżyć to nie jest taka prosta sprawa. No i jest raz lepiej, raz jest gorzej, ale jakoś staramy się, żeby to wszystko szło naprzód. To samo bym powtórzył, co żona pozycja. Tak, tolerancja. Tak, zrozumienie, no tak, jakaś wytrwałość. No. Trudno dzisiaj wszystko to wyliczyć. Tam, gdzie nie brakuje miłości, nie brakuje i szczęścia, a i przykrości przytrafiają się wyjątkowo rzadko. Nie było żadnych. Chorób nie było. No jakoś dobrze nam przeleciało te 50 lat. No, że nie mamy powodu do narzekania. Dobrze było. No, raz lepiej, raz gorzej, ale w sumie to dobrze. Staraliśmy się przede wszystkim żyć tak, jak się należy, oczywiście. No, ale udało się. I dalej. No, jakoś do przodu. Myślę, że jeszcze chcemy następne 50. No, to wszystkim parom gratulujemy wytrwałości i życzymy kolejnych wspólnych lat upływających w harmonii i szczęściu.